Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku, w rozdziale czwartym. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, gdzie znaleźć nowego mityka, przetestujemy sobie też nowe bronie i pokażę wam glitcha, dzięki któremu przy pomocy młota możecie latać. Jeżeli już graliście w nowym sezonie, no to koniecznie stawcie łapeczkę w górę i ocencie sezon w skali od 1 do 10. Ja na chwilę obecną daję mu 8 na 10, ponieważ jeszcze wszystkiego nie sprawdziłem. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu, 100 zł PSC oraz ten kozacki złoty puchar zgarnia ta oto osoba, a tutaj wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy, którzy wspierają mnie z kodem FAREL i wygrali karnety bojowe. Gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail gamingwithfarel@gmail.com, a ja wam podeślę kodziki PSC. No i pamiętajcie, moi kochani, że dzisiaj o godzinie 16 Polska gra z Francją na mundialu, więc koniecznie napiszcie w komentarzu Polska gola. 4, 3, 2, 1. Moi kochani, w końcu udało mi się zalogować. 10 minut aż czekałem. I proszę bardzo, jaki piękny paluch rybny! Zwita się z wami, moi kochani! Zostawcie łapkę w górę, zobaczcie, jaki muł napięty. Sprawdźmy sobie od razu sklepik z przedmiotami. I uwaga, jest karnet bojowy. Fałdolce też są do kupienia. Karnet bojowy! Wow! Okej, cofnijmy się. Korzyści dla członków. Okej. Cofnijmy się. To ta nutka zarąbista. Odbieramy oczywiście. Okej, tutaj teraz przechodzimy do ulepszonego karnetu. Okej, mam takiego skinka, dostałem. Wyposażamy od razu, tak. Karnet bojowy. Zebrano dwa przedmioty. Wow, co to jest? Ale wiksiarski skin, patrzcie. Tutaj dostaliśmy jeszcze do paradygmat rzeczywistość. Kilka rzeczy. Okej, zamykamy. I moi drodzy, zanim kupimy karnet, pamiętajcie, żeby wejść do sklepu i w sklepie wpisać kodzik FAREL. Was nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga, także każdemu dziękuję za wsparcie, jesteście najlepsi. Potwierdzamy kodzik, wbijamy po karnecik i uwaga, tutaj możemy sobie kupić poziomy karnetu bojowego. Odbierz nagrodę, odbieramy wszystko. Okej, wyposażamy ekran. Dalej, odbierz strony. Potwierdź. A, tu muszę kupić poziomy. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz w sklep. Kliknijmy to. Kup i przytrzymaj. Co ja mogę sobie tutaj jeszcze odblokować? Na przykład odblokujmy sobie... To jest mega fajne. Odbieramy. Wyposażamy. Lecimy dalej. Mamy... O, taki plecak. Ja to biorę. Od razu ubieram na plecy. Mega fajne. Tak, moi kochani, wygląda nowy Battle Bus. Wyskakujemy i spójrzcie, jak wygląda kozacko wkoło mapa. Teraz... Nasz świat dryfuje w kosmosie, a jak widzimy w koło, są dostępne jakieś nowe wysepki, które z pewnością co tydzień będą dołączane do naszej mapy głównej. Ta mapa mi się wydaje, że w ogóle jest mniejsza od poprzedniej, stary. Tak, tak, też mi się tak wydaje, że jest mniejsza. Myślałem na początku, że jest większa, a tu jednak nie. Gdzie lecimy? Dawaj na to takie farmy, wyspę, akry anarchii. Tak, co, stary, mam całą mapę zasłoniętą? To jest, stary, czekaj, ta pierwsza miejscówka od dołu, lewo dół, widzisz? Lewo dół? Aha, tak, to jest lotnia, ja myślałem, że to jest plecak, widzowie, jak ja lecę na jakimś tym potworze, to chyba jest potwór w ogóle z Wiedźmina czy coś. Ja lecę, stary, na miejscówkę lewo dół, tak? Pierwsza. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Odpaliliśmy sobie customa, żeby zobaczyć, jak to wygląda na spokojnie. Żeby się od razu nie wykładać, popatrzeć, nacieszyć oko grafiką, ponieważ, moi drodzy, totalnie nowy silnik jest. Wow. Okej, okay. Ślizgi są, stary. Są nowe, tak, pompy. Wędki są nowe? Nie, wędki stare. A wyłówmy sobie rybę, czy coś się zmieniło graficznie? Uwaga. Jest bardzo fajna animacja niszczenia ogólnie struktur, inaczej jak było. Okej, jest rybka, czekajcie. Zjem rybkę. A nie, animacja Kevlara jest taka sama, ale stary, grafika jest totalnym sztosem teraz, nie uważasz? Że ta grafika jest... No, jest znacznie lepiej, jest taka wyostrzona, mam... O wiele, wiele lepsza. Jasne, że tak. I patrz, podbiegnij sobie, stary, do jakiejś takiej przeszkody na sprincie i ci samo przeskoczy ją jak szef. Dobra, chciałem zrobić wślizg po prostu. Mam przeszkodę i faktycznie przeskakujemy od razu przez płot. Czy można wskoczyć w ściano? Steel? Tak, można się ukryć, okej. Więc też mega fajnie. Chcę ciebie gdzieś znaleźć, stary. Gdzie jestem na tej farmie. Koło silosów. A ja też. Jestem koło jakiegoś... Koło jakiejś flagi. Na lewo swoje. Stary, mam siódemkę gotową. Nie wiem, co daje moja siódemka, ale ją odpalam. Okej, ta pompa nawet daleko bije. Mogę wybrać umiejętność swoją. Dobra, ja tu, stary, teraz jakąś flagę do góry podciągam. Na razie nie podchodź, zobaczymy, co z tego dostanę.
Jakieś fanty? Widzisz to? Widzę. Ciekawostka. Ej, weź do mnie strzel. Nie mogę cię przyciągnąć wędką? Okej, okay. Poczekaj, odejdź smalczyk. Bo mi teraz nie podciąga się do góry. Ej, strzel do mnie z broni. 40! Stary, jak ta pompa bije mocno! Dory, pompy są w ogóle OP. A jak 25! Damage, bo jak walisz parę razy damage'a, to ci się sumuje. Widzisz, sumowany damage, który zadasz. Aha! Nie wiem, czy widziałeś, taka tak, ciekawostka. Teraz podliczyli to, ta? Ciekawe. Tak. Ale to czekaj, wyleczę się i zobaczysz, abyś mnie tutaj nie pokonał dosyć szybko. Dobra, wylecz się, uwaga! Lód, stary! Stary, zoba! To trwa naprawdę mega, mega długo, ale wypada lód. Mamy tak, nowego PM-a, nową broń, wszystko jest niebieskiego koloru. Dobra, smalczyk, poczekaj. Teraz sprawdzimy tak. Pierw pompę, a czy nie, PM-a, po ile bije w głowę. Stój. 24, ciało 16. Trzymaj kewy. Okej. Okay. Dalej, dalej. O kurczę, jaki fajny kolimator. Klatę, 36, głowa, 59. O, stój. Zobacz, jak to szybko bije. A nie, bardzo wolno strzela. A PM-ik, uwaga. PM-ik mega fajnie strzela. Dobra, jesteś gotowy na pompę w łeb? Możesz bombić. Pompa w łeb. 130. Zero mam. Kewa daje, uwaga. Jesteś u mnie, stary, cały czas podświetlony. Czym ja cię podświetliłem? Że widzę cię cały czas, jakbym był na noktowizji. Znaczy, że pod siódemką masz umiejętności, możesz sobie wybrać swoją. Faktycznie, pierwszy szturm. Możemy wybrać sobie jakąś... wylosować jeszcze raz? Pierwszy nabój w magazynku karabinu szturmowego zdaje dodatkowe obrażenia. Obrażenia broni używające lekkiej amunicji przeładowują się szybciej. Zniszczone obiekty mogą pozostawiać materiały wybuchowe. Nie dotyczy budowli wzniesionych przez graczy. O kurcze! I oszczędne karabiny. Bronie używające średnich nabojów mogą nie zużywać amunicji. Stary, co tu się dzieje? To lub to wybierasz. Ależ wiksa. Skarb powrócił! Zoba, normalnie do kupienia skarb w sklepie! Za 200 golda! Stary! Zobacz, co mam! Jeju, jak ja za tym tęskniłem! Za tym dźwiękiem i za tym strzelaniem! Coś pięknego! Łaj! Stary! Przepraszam. Mogę wskoczyć? Mogę, dawaj, jedziesz! Normalnie lecimy! Pa na to, chłopie! Czy to widziałeś, co się dzieje? Pa, co robię, pa! To co ty robisz, co ja robię? Dawaj do strefy, bo teraz nas strefa zje! Mogę strzelać. I sterować? Tak. Ale wiksa. Daj się przejechać. Czekaj, pas przodu, co się dzieje, stary? Ej, chabie. Co to jest? Latające grzybki, patrzcie, meduzy latające. Ale zarąbiste. I ale to... kewa dają. Dają kewa i chyba szybsze poruszanie się, jakby, patrz. Dobra, trzeba coś sprawdzić, czy... dostanę damage, jak na niego skoczę. Uwaga. Nie, odbijesz się! Ale czad! Czekaj. Co to za hopka z liściami? O co tu chodzi? I normalnie się kitras w liściach! Ale miksa! Ha! To ciekawostka! Ram pam pam, szukam Alibaby. No dawaj! Dokręcisz? Dokręciłeś! Nie. W topa! Jeszcze raz! Dawaj w lewo! Dobra, jeszcze raz ten triczek. Backflip Superman! Jesteś gotowy? Tak, dawaj. No co jest? Dobra, może być! Ale nie wyszło tak, jak chciałem. Trzeba się nauczyć. Co chcesz? RPG stary wrócił! Poka tego RPGa! Chcesz RPGa? Faktycznie, są RPGi, są snajperki. Biorę RPGa. Masz RPGa, stary. W którym kierunku? Czekaj, gdzie jest strefa? Tam, dobrze! Tam. 3, 4. Poszedł! Jest! Co jest? Poleciałeś! Działa, stary, jak działało! Dobra, stary, znalazłem zarąbistą zjeżdżalnię. Widzę, lecę z tobą. Dawaj, leć. Uwaga. Co jest to, stary? To się nie da crossem zjechać, głupota jakaś. Gdzie jest, stary, pa! Lecę. Rekord skoczni. Pięknie. Ej, słaba ta zjeżdżalnia. Proszę Epic Games to poprawić. Dobra, byku, zrób mi jeszcze Rocket Ride'a i lecimy potem młot. Dobra. 3, 2, 1, go. Nie! Dzięki! Nie, jestem fatalny. Co masz? Młot uderzeniowy. Rzadkie, epickie. I znalazłem go, moi drodzy, tutaj, na mapie, po prostu totalnie w innym miejscu. O
znalazłem. Kurczę! Co jest? Co jest? Co jest? Czy wy to widzicie? Stary! Jak można tym szybko się przemieszczać? Trzymaj prawe tylko, stary! Widziałeś to? Widzę. To jest jakiś item, stary. I mamy cztery użycia tylko tego. O, mam nowy itemek, kolejny. Karabin EKS kaliber. Nie, nie, nie. Jakiś kurczę kaliber, który strzela. O kurde! Pięćdziesiąt to bije, masz kewa? Mam, chyba. 50 dostałeś? I co? Wybuch! Padnę, nie bij mnie. Masz mini potkę? Dary, jak z tego trafisz, tak, jak z tego trafisz, to po opóźnieniu dostajesz damage. Dawaj, wal. Stąd padasz, nie. O kurde, stary, to jest za OP. 125 głowę plus 50 później damage'a? Ta, stary, to... Stary, poleciałem całą... Pa, co? Co się stało? Glicza mam. Odkryłem glicza właśnie. Okej, moi drodzy, zobaczmy, jakiego glicza znalazł Smalczyk. Uszedł tędy, po czym wziął młot, przeskoczył przez mur na... Launchpad, co jest? I się zabił? Jeszcze raz. Zobaczcie na to. Dajmy troszeczkę to w zwolnionym tempie. O, chłop biegnie. Wyciąga młot, skakuje na murek i podczas kiedy podciągał się rękoma, zaczęło go wyrzucać i zginął od fal damage'u. Porąbana akcja. Dobrze, moi drodzy, już wiemy, gdzie jest nowy mityk na miejscówce, która nazywa się Cytadela. Jest to taki fajny pałac, który znajduje się w tym miejscu, moi drodzy. I tutaj... Jest, o kurcze, bot, boss, uciekaj! Spotkałeś już go? Ta! Muszę wypić kewika jakiegoś. Raz. Zacząć go bombić, stary? Może zacząć go bombić. I tak nie mam itemków, żeby go bombić. Bo nic akurat nie było po drodze, nie? Czujesz ty to? I stary, mam ulepszoną skrzynkę. Wiem, jest zanim boss? Tam była jakaś ulubiona skrzynka, no. Ja jestem z tobą tutaj. Dostała, wala go, ostro. O, ma ten moc, stary, jakoś. Nie ma mamo! Do czego chcesz? Pistolet. Dawaj na górę, do czego? Pistolet! Dziana! Ała! Dobra, leży! Karabin EKS kaliber wiecznego czempiona! To jest ta broń, która... Atakowała po 125 i 50. Czekaj, i do tego jeszcze młot leci. Ja się wyleczę na fulla, bo to będzie wysoka liga, coś czuję. I masz jeszcze aptekę. Ja otworzę jeszcze tą skrzynię. Okej. To jest ten sam item, tylko że tam to jest mityk, a to jest normalne, dobra. Chodź na zewnątrz. Idziemy przetestować. Mi się wydaje, że chyba polecisz na hita. Strzał w ciało. 75. Plus 75. Masz mini potkę? Mam, rzucam ci. W sumie masz wszystkie mini potki, będę testował ten damage. Czyli 75 plus 75, 150 damage'a, jeżeli trafimy kogoś w ciało. Więc to jest naprawdę mega mocna broń, aż do przesady bym powiedział. Tak ona wygląda, spójrzcie na to. Totalny sztos. Dobra, ładuj mnie w ten łeb. Zanim zabijecie, to jeszcze bym ci przywalił z miecza. Co jest? To nieźle, stary, żeś mi przywalił z miecza. Ej! Ten młot uderzył za ile? Za 200? Za 200. Jakim cudem, czemu tak się wydarzyło? Stary, ja myślałem, że on bije gdzieś po 70. On ma 4 użycia przecież. Dobra. Przesadzona broń. Leci granat, jeden, drugi. Ucieka przed najdami, wariacik. On gdzie, stary, goni pomocy? Odpalę go. Dobra, podpaliłem go. Uf! Ale dostałem plumbę! To ty mi dałeś, czy on? Mówiłem go. Dobra, nice. Władaj, palę się. On mi chyba dał za 100 plombę. Przegięcie, stary, pałki to jest. OP. Powiedz dobra, mi tak, czekaj, stary, czy ty masz full HP? Woo! Jeszcze nie, piekę ma tylko do końca i będę miał. Dobra. Coś mi się wydaje, że tak czy siak bym cię zabił. Nieważne, czy to było z młota, czy z tej broni, bo tam broń jest mega mocna. Sprawdźmy sobie jeszcze ją. Zbadajmy, 150 obrażenia. W głowę podejrzewam. Dobra, będzie 150 w głowę.
Wala, ja od razu 187! No, stary nie żyje, nie ma bata nawet na to. Jezu, jakie to jest OP, oni to znerfią. Widzowie, to jest najlepszy mityk, jaki był od razu po Kamehameha, bo... Kiedyś powiedziałem, że Kameha jest najlepsze i uważałem, że było najlepsze, ale... No nie no, na no buildzie, stary, to będzie przegięcie po prostu. Tego nie da się przeżyć, dostajesz bombę, jesteś dead, czekasz no i to, tak, czekasz 2 sekundy na śmierć. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu, ta broń jest przegięta, bierzcie udział w konkursie, zostawcie łapeczkę w górę, trzymajcie się, hej!